niezwykła przyjemność po raz drugi gościć Julię Raczką. Wielkie brawa dla naszego dzisiejszego gościa. Witam Julię w ramach australijskiej podróży po Polsce. Dzień dobry. Julia. Kiedy rozmawiałyśmy ostatnio przy okazji promocji książki Gdzie jest Julia, tak się zastanawiałam, czy ty bardziej sentyment i tak zwaną miętę czujesz w tym momencie do Polski, czy już do Australii. Jak jest dzisiaj, po tych kilku miesiącach? Czy pytasz o Katowice szczególnie? No Katowice to w ogóle mają specjalną miejsce w moim sercu. Wiesz co, kurczę, zmienną to tak trudno, natomiast tam już jest zdecydowanie mój dom. Lubię tu przyjeżdżać, ale w związku z tym, że jestem trzeci raz w Polsce, to myślę sobie, że się nie spotkamy w przyszłym roku, tylko za dwa lata. Trzeci raz w tym roku już jestem. I myślę, że starczy, że troszkę trzeba dawkować sobie, nie za często, bo mi się przestanie tęsknić i co wtedy. Jak się tęskni, to z jednej strony smutne, a z drugiej strony no takie fajne emocje się budują z tą tęsknotą, są związane. Więc myślę sobie, że wciąż jestem gdzieś tam pomiędzy z tym moim domem, czy on jest tutaj w Polsce, czy już tam w Australii, natomiast tam sobie wije gniazdo. I tak po prostu, ja rozumiem, że kolejny rok będziesz podróżowała śladami tego, co tutaj zostało opisane, Julia w Australii. Drodzy Państwo, książka nie tylko i wyłącznie dla wiernych fanów kraju kangurów, ale po prostu dla tych, którzy chcą wspólnie z Julką przeżyć świetną przygodę. Tak jakbyśmy tam razem z Tobą byli. Jakbyśmy to wszystko przemierzali, spotykali po drodze te kangury, te węże, te koale, którego Ci ogromnie zazdroszczę tutaj na pod koniec książki. Takie zdjęcie, jak koale trzymam na rękach, więc to takie bardzo szczególne. To specjalne miejsce, gdzie można było te koale wziąć na ręce, bo normalnie tego nie można robić. Jest przy Brisbane taki park jeden, nazywa się Long Pine Koala Sanctuary. Jedno z niewielu miejsc w Australii, gdzie można koale na rękach potrzymać. Jest kilka takich zoo, takich sanktuariów, gdzie można się wybrać, natomiast chyba w stanie Nowa Południowa Walia, czyli tam, gdzie jest Sydney, na przykład w ogóle nie można. Więc każdy stan Australii ma trochę inne prawa dotyczące tych zwierząt. To samo dotyczy ochrony koali, bo koale są gatunkami może jeszcze nie zagrożonymi, ale nie ma już ich wiele, więc trzeba na nie uważać. Natomiast australijskie stany jakoś nie potrafią się dogadać w tym, no jaką podjąć decyzję i czy te koale objąć pełną ochroną, czy nie. Więc w jednym stanie chronimy bardziej, w drugim nie. Więc są tacy trochę niezdecydowani. W ogóle mam wrażenie, że Australijczycy trochę nie doceniają tych swoich zwierzaków. Przed kangurami jest tak, no oczywiście kangurów jest mnóstwo, jest więcej niż ludzi tam u nas. I faktycznie łatwo je spotkać. Natomiast Australijczycy kangury traktują jako szkodniki, więc ich pozbywają, bo jest ich za dużo, denerwują ich, bo tam gdzieś wskakują na farmy, wyjadają trawę, niszczą ogrodzenia, wypijają wodę, no więc się ich po prostu pozbywają. Ja sobie tak myślę, że to takie trochę przykre, bo już historia świata nam pokazała, że jak jakieś zwierzęta gdzieś wyginą, to już nie wrócą, więc z jednej strony okej, jest ich bardzo dużo. Ja faktycznie nie ma co się martwić, że te kangury nam zginą, ale z drugiej strony są tylko w Australii, nigdzie indziej na świecie nie ma kangurów. To takie mam mieszane uczucia, co do podejścia. A dlaczego one się rozczulają, te kangury? Mnie? Tak. Ciebie by nie rozczulały? Bardziej mi się koala jednak. Wiesz co, tak to jest, że tak ja jak widzę kangura, to po prostu tam już wyskakuje na siedzeniu i krzyczy tylko sam zatrzymaj się, kangur. Więc on jedzie dalej, w ogóle nie przejmując się tymi moimi okrzykami. I zawsze mu zadaję pytanie, czy mi to kiedyś przejdzie, że się przestanę się ekscytować, a on mówi, że on tego nie rozumie, bo on się w ogóle nie ekscytuje tymi kangurami. No nie wiem, no jakieś są takie no inne. Słuchaj, no, ja tam kangury to zawsze widziałam w jakichś bajkach dla dzieci, albo była jakaś tam bajka animowana Skippy z kangurem, chyba się nazywała. No i tak takie zwierzętka z bajki. Tak samo jak koale zresztą. Kubuś w Płatku też był. Właśnie, Kubuś, to może to mnie utkwiło. Nie, ale też bardziej mnie koale chwytają za serce, muszę przyznać, niż kangury. Jak poszłam do tego zoo i wzięłam tego koale na ręce, to przyznam wam szczerze, że miałam łzy w oczach, naprawdę. Myślałam, że tam po prostu jak beksa wybuchnę, bo to takie niesamowite przeżycie takiego zwierzaka wziąć na ręce i zdać sobie sprawę, że on naprawdę istnieje, a nie tylko w bajkach. Wokół koali to chyba najwięcej stereotypów narosło, bo tak, bo wiele osób mówi, że koale to jedzą te eukaliptusowe liście po to, żeby wiadomo jaki stan osiągnąć, stan porównywalny do tego, który niektórzy mają w trakcie suto zakrapianego weekendu.
że one tylko i wyłącznie śpią na tych eukaliptusach, tymczasem one wcale tego stanu nie osiągają po zjedzeniu listów. Niestety, na pewno im przykro jest z tego powodu. I jakie są jeszcze stereotypy, jeżeli chodzi o koale? No, przede wszystkim, że to misie, to nie są misie, to są torbacze, więc nie mówimy miś koala, tylko po prostu koala. Tak samo jak nie mówimy pies dingo, tylko dingo, bo dingo nie jest psem, tylko jest dingiem. Z misiami koala... misiami koala. Brawo. Z koalami faktycznie tak jest, że one w ogóle w Australii rośnie coś około 50 rodzajów eukaliptusów, koale jedzą tylko 20 z nich, więc nie jedzą wszystkich, wybierają sobie. Występują w ogóle tylko na wschodzie Australii, tak naprawdę od Brisbane na południe aż do Adelaide, tutaj na tym, niektórzy nazywają to Boomerang Coast, wybrzeże Boomerangu, nie wiem kto to tak wymyślił, ale faktycznie morze ma taki kształt, czyli tutaj Sydney, Melbourne, Adelaide na tym fragmencie, więc jak gdzieś pojedziecie na zachód, no to tam tylko w ZOS można koale spotkać. No i faktycznie one nie są pod wpływem. Ten eukaliptus jest po prostu tak ciężko strawny i tak mało energetyczny, że one muszą swojej energii poświęcić mnóstwo, żeby coś z tego eukaliptusa wyciągnąć. Więc śpią 20 godzin dziennie, żeby miały siłę przemieścić się na kolejne drzewo i znowu coś zjeść. Tak po prostu. Julia. Ale na przykład, przepraszam, jeszcze ciekawe jest to, że koale piją wodę. Na przykład zasuwają do zbiorniczków i faktycznie można gdzieś tam spotkać koale, który z kałuży sobie wodę chlipie. A już kangury to w ogóle piją. Jedzie się na kemping, no i nad jeziorem wstajesz rano, z namiotu wychodzisz, a tam zgraja kangurów sobie je śniadanie. Zastanawiam się, jak twoja druga połówka Sam reaguje na twoje zachwyty mniejsze lub większe Australią. Czy on ci wszystko pokazuje w takim stoickim spokojem, patrzy i spogląda na to, na te twoje reakcje, czasem mniej lub bardziej euforyczne, a chyba raczej bardziej euforyczne. Czy jest takim klasycznym przewodnikiem, który bierze cię za rękę i pokazuje, Julka, patrz, to i to. Czy jest wyniośniały i już ma dosyć tego? Tak, czy ma ochotę cię wyprowadzić na drugi koniec Australii? Nie, na początku, słuchajcie, jak się przeprowadziłam do tej Australii, no to oczywiście wielka miłość między nami zakwitła. No i on tak bardzo też mi chciał tą Australię pokazać, że było co chwilę, dobra, jedziemy na kemping, tutaj jedziemy, to ci pokażę, tutaj chodźmy do Melbourne, chodźmy do Sydney, chodźmy tam. No teraz niestety już nie jest tak kolorowo. Teraz często się zdarza, że to ja jednak mówię, możemy gdzieś pojechać, gdzie jeszcze nie byliśmy? Nie, no może pojedziemy na ten sam kemping, bo tam już wiemy gdzie, więc tak różnie bywa z tym. Natomiast tak, lubi mi pokazywać, bo on sam lubi podróżować, więc to akurat się zgraliśmy w tym temacie. Najbardziej lubimy samochodem, gdzieś tam sobie jeździć na jakieś road tripy. To jest w ogóle najlepszy sposób na zwiedzenie Australii. Jakbyście się kiedyś wybierali, to koniecznie jakiś samochód chociaż na chwilę sobie wypożyczcie i się gdzieś przejedźcie, bo to co...